Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardon, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy nasz ulubiony oczywiście program pod tytułem Szkoła. Ale zanim przejdziemy do oglądania, oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, także wejdźcie na mojego Instagrama. No i zanim zaczniemy odcinek, też chciałbym powiedzieć, że ten został wysłany przez moich kochanych widzów. Więc jeżeli coś tam się dziwnego dzieje, to nie widzicie mnie, tylko siebie. Jak zrzucić całą odpowiedzialność na widzów. Dobrze, bez przedłużania, oglądajmy. Zapraszam. Klara Duchowska prowadzi popularne konto w internecie, gdzie publikuje swoje prywatne zdjęcia. To jej pierwszy dzień w nowej szkole. Nastolatka od razu zaczyna się fotografować. To jej pierwszy dzień w nowej szkole. Nawet nie wie, gdzie ma lekcje. Ale to jest nieważne. Najpierw street focia. Let me take a selfie. A może mogłoby z panią zdjęcie? Ze mną? Mhm. Oczywiście. No i cudownie. Bardzo proszę. No i gdzie wybrałaś miejsce? No, tu jest fajne światło. Mówisz? No to dobrze. To rób. A to zdjęcie zaraz pojawi się w internecie z podpiskiem: hej, tu Klara, właśnie karmię bezdomnych, patrzcie. A może tutaj na schodach? Tak, mówisz, że tu będzie lepiej? No to chodź. No popatrz. No widzę i co? Kobieta! Ale nie czepiajmy się tej dziewczyny. Jak pierwszy raz widziałem kobietę, identycznie zareagowałem. To jest Klara. Znasz ją? Tak, obserwuję na Insta. Jezus Maria, użyli nazwy serwisu, który naprawdę istnieje, zamiast powiedzieć: widziałam ją na social mediach! Producenci szkoły, dziękuję. Dziękuję, chociaż wy używacie tych nazw. Ty chyba serio się nudzisz. Obserwuję profil i lajkuję każdy foty. Proszę bardzo. Co na w ogóle robisz w naszej szkole? Myślę, że robisz zdjęcia ze wszystkim, co mu istnieje. Muszę do niej zagadać, idź ze mną. Wiesz co, muszę powtórzyć sobie historię przed tym, później się zobaczę. Helena jest podekscytowana tym, że w szkole zjawiła się jej idolka. Ma nadzieję, że uda jej się zbliżyć do uwielbianej nastolatki. A Helena jest chyba jedyną osobą na świecie, która nie słyszała o zasadzie, że nie wolno spotykać swoich idoli. Ja chyba jestem jedynym prawdziwym idolem. Jak mnie widzowie spotykają i rzucają mi drobne na ziemię, to ja rzeczywiście robię te fikołki. Dobra, jak już opowiadam trochę o swoim życiu, tak by the way, i tych fikołkach, to najgorszym elementem jest to, jak sobie idę na przykład, nie wiem, przez galerię handlową, przez park, gdziekolwiek, i jakaś osoba na korytarzu się do mnie uśmiecha. I ja nigdy nie wiem, czy ona się do mnie uśmiecha, bo może z nami osobiście? A może się uśmiecha, bo jestem, nie wiem, ubrudzony czy coś? Czy może się uśmiecha, bo po prostu mnie rozpoznała? Ja nigdy nie wiem! Klara, to ty? No, my się w ogóle znamy? No, ja cię znam, obserwuję cię na Insta. A to ja. No, a co ty w ogóle robisz w mojej szkole? No, uczę się. Serio? Od dawna? No, od dzisiaj. Wow, 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 to, że influencerzy się uczą i chodzą do szkoły, to ja w to nie uwierzę. Oni są zbyt głupi na to. A, no właśnie, tak to bym cię wcześniej zauważyła. A to by było niemożliwe. Myślisz? No, jestem twoją mega, mega fanką. Uwielbiam twoje foty. No spoko, dzięki. No w ogóle widziałam, że robiłaś nowe zdjęcia. Wrzuciłaś już? No nie! Najpierw moja rzesza moderatorów z Discorda, którym płacę swoją drogą zdjęciami stóp, musi mi te zdjęcia przejrzeć i wybrać o najlepsze, tak? No nie, muszę zobaczyć, czy się jakieś nadaje. No tak, na pewno się nadaje, jestem przekonana. No nie wrzucam byle czego, traktuję moją karierę na poważnie. No wiem. A tak w ogóle to do której klasy będziesz chodziła? Do pierwszej D. Do pierwszej D? No to będziemy razem chodzić do klasy. Się mega cieszę. A co? No to widzimy się na lekcjach. Z jednej strony Klara jest zimną małpą, że nawet nie chce w normalny sposób przyjacielsko porozmawiać sobie z Heleną. Ale z drugiej strony teraz sobie pomyślałem, jakbym był na miejscu Klary, to trochę bym panikował, że Helena jest ze mną w klasie. Przecież ja nie będę miał tam życia. Będę zdjęcia cały czas tykać, wypytywać, a jak tam na tym YouTubie zarabia się coś? No, i ja chyla jestem, jak coś. No, spoko. Cieszę się. Nastolatka nie przejmuje się tym, że jej idolka potraktowała ją z dystansem. Jest zachwycona, że w ogóle z nią rozmawiała. To? Od tego? No, Klary! Nie uwierzysz. No, już się boję. Będzie z nami chodzić do klasy. No i co się tak podniecasz? No, bo ona jest mega! Hela, mówisz, że mega? Może się zainteresuje? Swoją drogą z tobą się chodzę. No, ale to jest zwykła laska. Zwykła? Ona jest prześliczna. Ma super życie, chodź pokażę ci ją. No, pokazuj. Patrz. O, tu jest jej mama, to jest jej dom. A mama to nawet spoko, no. No dobra, niech będzie, piątkę z nim zbije, masz. No, proszę cię. No i tu jest jej jadalnia, o, jeszcze tu jest jej ogródek. Co, no na desce jeździ? No, chyba tak, nie wiem. Czasami ją używa do zdjęć i stawia na niej kotka. Jest też mega słodki, zobacz. No, nawet spoko ten kot. No, Jezu, ja to bym chciała mieć takie życie, jak ona jest taka boska. Poznałaś ją? Nie, fajna się wydaje? No, jest mega ekstra, naprawdę. Czuję, że się zakumplujemy, serio.
Takie wnioski wyciągnęłaś z tej rozmowy, tak? I chyba nawet nie muszę wspominać, że życie influencerów to z Instagrama tak naprawdę nie wygląda. Bo o tym wiecie, prawda? Pół ciała pełne, mam ambicji, drugie pół lenistwa. Fagata czy Natsu nie jest co drugi dzień w Kenii albo w USA. Wiecie o tym, prawda? O, Klara, słuchaj, tutaj przed nami jest wolny. Jak chcesz, to usiądź przed nami. Wiesz co, Helciu, chyba raczej podziękuję. Jakoś nie wydaje się za przyjazne, raczej zadziera nosa. Przesadzasz, jest fajna. W ogóle powiem wam, że jak już od kilku lat dosłownie no żyję z YouTube'a, sam mogę się określić influencerem, to im dłużej w tym siedzę, im więcej osób poznaję z tej branży, tym bardziej gardzę influencerami. Oni są najgorsi, nawet nie wiecie jak bardzo źli są. Im dłużej jesteś na YouTubie, tym bardziej gadzisz YouTube'em. Czyż tak nie jest? Trochę tak jest. I swoją drogą dlatego kilka filmów temu poprosiłem was, żebyście raczej nie nazywali mnie słowem influencer, tylko że YouTuber. Bo jak nazywacie mnie influencerem, to stawiam mnie to dosłownie na równi z takimi osobami jak Fagata, Lexi, Dubiel i tak dalej. Jeżeli uważacie, że ja w ten sposób próbuję powiedzieć, że po prostu czuję się lepszy od tych osób, to macie absolutną rację. You're goddamn right. No może faktycznie Klara traktuje mnie z dystansem, ale jestem dla niej obcą osobą. Bardzo dużo osób obserwują na Insta. No i pewnie nie chcę, żeby fani wchodzili na głowę. Ale strasznie chciałabym zobaczyć na żywo jej dom, pokój, mamę. To jej idealne życie. Dobrze, Hela, możesz do mnie przyjść, pokażę ci mój pokój, ale najpierw muszę wynająć ten dom, bo to w ogóle nawet nie jest mój dom, a także wynająć aktorkę, która będzie udawała moją mamę. Druga historia jest o harcerzach, ale nie komentuję jej, bo ta cała druga historia polega na tym, że oni siedzą na ziemi i szyszki wpierdzielają. Całe garście. Nowa uczennica Klara Duchowska, która publikuje popularne w internecie zdjęcia, postanowiła sfotografować się ze szkolną drużyną siatkarek. Chciałabym pokazać, jakie mam super sportsmenki w mojej nowej szkole. Dobra, to podpisz je, że jesteśmy szkolną drużyną siatkarek. I ostatnio zdobyliśmy złoty medal na rozgrywkach międzyszkolnych. Jasne, zrobię wam super reklamę. Mam naprawdę dużo, dużo followersów. Jasne, laska, nie ma problemu. To jestem ja na zdjęciu i jacyś bezdomni obok, których właśnie dokarmiam. I kupiłam im buty za 1000 zł. Dobra, dziewczyny, kończ te głupoty, mamy do robienia treningu. Ale reklama to nie są głupoty. Przecież może się dla was znaleźć jakiś sponsor. To jest tylko jedno zdjęcie. A możecie mieć naprawdę dużo z tego korzyści. Więc... Dziewczyny, nie będę nic mówił, ale korzystajcie. Takie posty sponsorowane u dużego influencera na Instagramie potrafią kosztować dziesiątki tysięcy złotych nawet. Oczywiście nie u mnie, bo ja mam ledwo 100 tysięcy followersów. Więc jak chcecie coś zareklamować, nie wiem, swój nowy serwer w Minecrafcie, to napiszcie, stówka i jesteśmy dogadani. No ale chodź tutaj, chodź bliżej. Uśmiechnijcie się wszystkie. Koleżanko, jak ty masz na imię? Amanda. Amanda, uśmiechnij się, dobrze? Dobra. Raz. Może przejdźmy za siatkę teraz. Uśmiechnijcie się wszystkie! Wszystkie! Ty, ta ruda! Idź stąd, ja nie chcę rudych na zdjęciu! Uśmiech! Ja tak nie mogę pracować z amatorami, no nie mogę, no. Może lepszy kadr? Tak. Przepraszam, co to za zbiegowisko? Nie macie lekcji teraz? Uśmiech wszystkie? A tu co się dzieje? Mimo, że sam, no ja jestem tym influencerem, tak na to patrzę, no to żygać mi się chce tylko. Halo, dziewczyny, miałyście robić rozgrzewka, nie sesję zdjęciową. Już robimy, co jest grane? Już robimy. A może ja bym mogła zdjęcie z trenerem? Ja dziękuję, ja źle wychodzę na zdjęciach. No w to akurat nie uwierzę, przecież trener jest taki przystojny. A my chyba się nie znamy. Witam, trener jestem. Nowa w szkole. Tak, i prowadzę popularne konto na Insta i chciałabym pokazać przystojnego trenera, mogę? Nie, ponieważ w tym momencie odbywa się tu trening i bardzo bym prosił o opuszczenie sali, zwłaszcza bez obuwia sportowego. Okej? Okej. Dziękuję za jedyną rozsądną osobę w tym odcinku. Abib jest rozbawiony zachowaniem Klary i chce opowiedzieć o wszystkim Helenie. Wie, że Klara bardzo jej imponuje. O, cześć, właśnie widziałem twoją idolkę. Mordo, nawet nie ma sensu. Jakby Helena mogła, to by z Klary zdjęła jej twarz i nosiła na sobie jak maskę, bo ona tak bardzo chce nią być. No właśnie, przygoda mi profil. Patrz, jakie mega zdjęcie dodała. No, nieźle podrasowana fota. No, bardzo ładne, ale jakoś mało twarzy na tych filtrach. Ej, każdy używa filtrów. No, ale nie tak jak ona ma jakiegoś fioła na punkcie robienia zdjęcia. Właśnie byłem przed chwilą w sali gimnastycznej i tak się uśmiałem. Czemu? Chciałam sobie zdjęcie z Dudziakiem zrobić, jakbyś widziała jego minę. Bezcenne. No i co w tym śmiesznego? No bo ona serio myśli, że jest jakąś gwiazdą. Chodzi z tym telefonem, z tym kijem, nawet zdjęcie z siatkarkami chciała sobie zrobić. No bo jest gwiazdą. No tak, dokładnie. Jest gwiazdą, bo ma Instagrama. Równie dobrze można by było mówić, że skoro ma Instagrama, to także jest profesjonalną modelką, no nie? Nie, jest ona po prostu śmieszna. Wcale nie. Gdzie idziesz? Pogadać z nią.
Serio tego nie rozumiem. Jak Helena może się podniecać jakąś laską, która robi sobie zdjęcia i wrzuca to do neta? Przecież to taka sama dziewczyna jak każda inna. No, tylko lubi się popisywać. Nie rozumiem tego. Abib, nie jesteś kobietą, ty tego nie zrozumisz. Helena jest całkowicie bezkrytyczna wobec Klary i marzy o tym, żeby się z nią zaprzyjaźnić. Hejka, wszędzie cię szukałam. Tak, a po co? No, żeby pogadać. O czym? Jezu, ale masz dużo kosmetyków. One są wszystkie twoje? No, a czyje? Podoba mi się, jaka miła jest ta dziewczyna. To jest rewelacyjne po prostu. Wow. Ej, mogę się pomalować? Jasne, tylko nie ruszaj tej pomadki. Jest moją ulubioną. Rozumiem. Tak w ogóle to mega ci zazdroszczę. Czemu niby? No, bo masz takie super życie. No ale Helena, zastanów się. Dlaczego ona ma teraz takie super życie? Bo co, bo ktoś jej to życie dał? Znaczy prawdopodobnie tak, tak, tak. Pewnie rodzice za wszystko jej płacą. Nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że ta laska jest teraz popularna na Instagramie, w internecie i tak dalej. Tylko dlatego, bo ciężko pracowała na to, tak? Nawet te debilne zdjęcia na sali WF-u nadal się liczą, tak? No to jakaś praca powiedzmy, że jest. Więc Helenka, no sorry, nie ma co zazdrościć. Po prostu do roboty się weź. To troszeczkę jak ludzie zobaczą na moim filmie, że jest jakaś nowa rzecz w studiu czy cokolwiek i piszą potem komentarze: powodzi się, widzę, powodzi się, tak, powodzi się. Tak, powodzi się, bo pracuję. Uwielbiam oglądać twój pokój na zdjęciach, jest taki piękny. Dzięki. No, tak w ogóle masz taką fajną mamę, to znaczy nie znam jej, ale uwielbiam was oglądać na zdjęciach. Jest taka piękna i młoda. Spoko, przekażę jej. No, ty to chyba masz już wszystko, czego pragniesz. No w sumie to nie wszystko. Brakuje mi szczęścia. No to czego nie masz? No na przykład nie mam biletów na występ stand-upowców ten weekend. Lubisz stand-upy? Uwielbiam. A ty nie? No też! Klara, cokolwiek powiesz, ja też to uwielbiam. Pomogłabyś mi się spakować? Tak, oczywiście, pewnie. Jezu, ale boska. Jezu, cudowne masz te szminki. Wow. Proszę, gotowe. Oj, wypadło ci. Proszę. Dzięki. No, pa, pa. Dobra, sprawdźmy. Czy niewolnictwo jest legalne? Dziewczyny, nie jest legalne. Możecie do więzienia iść. Uważajcie. Jezu, kochanie. Klara dała mi się pomalować swoimi kosmetykami. To chyba znaczy, że mnie trochę lubi. To znaczy tyle, że masz teraz wszystkie choroby skóry Klary. Wiem, co zrobię. Kupię nam obu bilety na stand-uperów i pójdziemy razem jak przyjaciółki. Ło, hola, hola. A ci influencerzy przypadkiem nie są bogaci? Przypadkiem im się nie powodzi? Jakie najszybsze pieniądze zarobiłeś? Około 100 tysięcy za jeden dzień. No po co ten bilet? Niech zaraz je kupi. Lena wciąż wierzy, że uda jej się zaprzyjaźnić z jej internetową idolką, Klarą. Hejka! To się naprawdę super. O, hejka! Widzieliście? Co? No? Klara dodała na swojego Insta zdjęcia z siatkarkami. Widziałam, skomentowałam, że boskie. Ja byłem, jak robiła to zdjęcie i to nie było takie cudne. Przestań. Abib ewidentnie jest moim spirit animal. Szanuję cię, chłopie. Masz kolejną piąteczkę. To teraz, kochani, poradnik dla was, jak zostać influencerką w 2023 roku. Kupujecie taki statyw, kosztuje 200 zł. Rozstawiacie go, pach. Kładziecie na nim telefon, włączacie timer, ustawiacie się do zdjęcia. Pamiętajcie, dupsko i cycki musi zajmować co najmniej 60% kadru. I gotowe! Właśnie zostaliście polską influencerką i prawdopodobnie już po tym jednym zdjęciu macie pewnie 500 000 followersów. To jest lego wkręcenia dupą. Nie wiem, niektórzy w ogóle nic nie mają do zaoferowania i nic, jestem sławnie. A ty masz chociaż dupę, nie? W końcu tak o niej źle mówić, po prostu to jest niesamowite, że dostała się w pierwszym dniu szkoły do drużyny. Co zrobiła? Tak, nie widziałeś? Wrzuciła zdjęcie z podpisem: to mój pierwszy dzień w nowej szkole, jest niesamowicie. Od razu dołączyłam do szkolnej drużyny siatkówki. Dziewczyny są świetne. Mój pierwszy dzień w szkole jest niesamowicie. Nawet mam tutaj jednego czarnoskórego kolegę. Wiecie, co to oznacza? Tak, ja nie jestem rasistką. Właśnie zdobyły złoto w zawodach międzyszkolnych, a trener? Niesamowicie przystojne ciacho. Niebawem wam go pokażę. Przecież to jest jakaś ściema. Tutaj się muszę podpisać, ewidentnie ciacho.
No, właśnie też się zastanawiałyśmy, że co, Dudziak ją od razu przyjął do reprezentacji. No, właśnie. No, ale może w poprzedniej szkole też grała. A wstawiła jakieś zdjęcie? No, nie, ale pewnie nie chciała się chwalić. A, pewno taka skromnisia. Wiesz co, ona generalnie wstawia zdjęcia tylko z dwóch miejsc. Z kanapy w salonie i z plaży na Malediwach. Innych zdjęć nie wstawia, więc nie widziałam, żeby w siatkę grała, nie. Helena nie rozumie, dlaczego Abib krytykuje Klarę i jej nie lubi. Czemu tak o niej źle mówisz, co? No, po prostu mówię to, co widzę. Bo może jesteś moją dziewczyną i cię bardzo kocham i przykro mi się robi, jak robisz hał hał pani Klara i jest na jej każde zawołanie? Płacisz złotą kę za każde szczeknięcie w ciągu 10 sekund. Szczekaj, szczekaj, szybko! Hejka, widziałeś może Klarę? Tak, widziałem ją w sklepiku. A, dzięki wielkie. Nie ma problemu. Tak, jest w sklepiku. Panią sklepikarkę dokarmia i mówi na Instagramie, że to jest bezdomna. Co tam masz? Bilety na stand-up. O, super, to kiedy idziemy? No, ale to nie dla nas. To dla kogo? Dla mnie, dla Klary. Co? No, to co słyszysz? Chcę się z nią zaprzyjaźnić, dlatego pomyślałam, że jak razem pójdziemy, to bliżej się poznamy. Chyba ci nieźle odbiło. Przestań tak w końcu do mnie mówić. Chcę się z nią zaprzyjaźnić. Abib, przestań! Ja chcę się z Klarą zaprzyjaźnić, dobra? Jak nie przestaniesz, to uruchomię protokół rasizm. Uważaj. Moja tajna broń. Does anyone copy? This is a code red. I repeat, a code red. Nie rozumiem tego, jak możesz się podniecać jakąś laską, która nawet nie jest tego warta. Skąd wiesz? Nawet jej nie znam. No właśnie, ty też nie. Helena ma nadzieję, że jeśli zaprosi Klarę na wymarzony koncert, dziewczyna na pewno zostanie jej przyjaciółką. Ale masz wielką bułkę. Myślałam, że ty nie jesz gluten. O co ci chodzi? No, bo wiesz, na Insta dawałeś zdjęcia sałatek, więc myślałam, że... No, ale chyba muszę coś jeść, żebym z głodu nie umarła. No, każdy ma jakieś słabości, co nie? Chciałaś coś? Tak, patrz, co mam. Co to jest? Bilety na stand-up. No, okej, zazdroszczę. No, to może pójdziemy razem? Nie, raczej nie sądzę. Dawaj te bilety i wypadł. Ja z tobą? No, tak. No, a czemu nie? No, przecież my się nawet nie znamy. No to poznamy, przecież chodzimy razem do klasy. No wiesz, jednak nie mogę. No ale dlaczego? No wiesz, jadę na Malediwy, 6 raz w tym miesiącu. Co z tego, że jest dopiero 5 września? No bo jadę na spa z mamą. Wow, ale fajnie. No, zrobimy sobie taki wspólny babski wypad, maseczki, rytuał, wiesz co? No, mega ci zazdroszczę, też bym tak chciała ze swoją mamą. A wrzucisz jakieś zdjęcia z wyjazdu? No kto wie. Wow, mega. No teraz rozumiem, dlaczego nie możesz ze mną iść. No, ale może zrobisz sobie ze mną jakieś zdjęcie? No wiesz, wolałabym nie. Bardzo miło! Chryste, panie! What the fuck! Ja kompletnie sobie tak autentycznie nie wyobrażam komukolwiek odmówić zrobienia sobie ze mną zdjęcia. To jest po prostu chore! Przyznam wam szczerze, raz ostatnio miałem sytuację, że rzeczywiście chciałem odmówić, ale to dlatego, że dzieciaki zaczęły mnie śledzić i poszły za mną do apteki, widziały, jakie leki kupuję i dopiero potem, jak już kupiłem swoje leki, to poprosiły mnie dopiero o zdjęcie. Zrobiłem sobie to zdjęcie, bo mi... No, nie lubię odmawiać. Dzieciaki mnie oglądają, chcą zdjęcie, fajnie, przyjemnie, ale kurwa, nie idźcie za mną do apteki! Stop it. Get some help. No ale dlaczego? Gdzież chyba nie się ubrałam? Jeśli chcesz wiedzieć, okej, powiem ci. Po prostu nie lubię, jak jakieś laski lansują się ze mną na fotach. Muszę dbać o wizerunek, a nie robię sobie zdjęć z byle kim. Rozumiesz? No. Dobra, w tym momencie już mogę postawić pieniądze, że ten jej idealny dom, idealna mama, to są jakieś zdjęcia z Google'a. To nie jest jej rodzina, nie ma opcji. Założę się nawet, że ona Klara nie ma na imię. Wszystko na pokaz robi. Może ma na imię Bogumiła i zmieniła, bo chciała być influencerką, nie wiadomo. Nie będę się kumplowała z taką zwykłą dziewczyną. Tym bardziej nie będę sobie z nią robiła zdjęć. Przecież to by mi zniszczyło wizerunek, na który naprawdę ciężko pracuję. Helenie jest przykro. Dziewczyna jest przekonana, że to jej wina, że Klara nie chce się z nią zaprzyjaźnić. Jezu, daj mi święty spokój. Co taka zdenerwowana? Coś się stało? Chcesz iść ze mną na stand-uperu w weekend? No, a Klara? Nie chcę ze mną iść. No, a co, przyjmujesz się? No... Tak, przyjmuję się. Powiedziała, że jestem beznadziejna. Co? I miała rację. Powiedziała, że jestem byle kim. Helena, absolutnie przestań. Nie jesteś byle kim. Jesteś tylko troszeczkę żałosna, że biegałaś za Klarą i robiłaś jej hał hał, pani Klara, hał hał. Co może piesek zrobić dla pani? Nie słuchaj jej, przecież ona gada jakieś farmazony. Ale ona ma rację.
rację. No nie, ma przecież ona jest jakąś pustą, zakompleksioną laską, a ty jesteś super świetna. Gdybym była świetna, to Klara poszłaby ze mną na ten występ. Ona nawet wstydzi się ze mną zrobić zdjęcie. To nawet nie o to chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że ty nie masz 100 tysięcy obserwujących na Instagramie. A ja mam, więc Klara, idziemy na stand-upy? No weź, ja zrobię sobie z tą 1000 zdjęć, chodź. No dobra, on jest słodziak, Jezus Maria, masz kolejna piąteczka. Nowa licealistka Klara Duchowska wykorzystuje każdą chwilę, żeby lansować się w internecie. Patrz na tą laskę, patrz. Ja już sobie wyobrażam, jaki będzie podpis pod zdjęciem jedzenia na jej Instagramie. Kochani, po dwugodzinnej medytacji z rana poszłam do szkoły, jem właśnie pyszną, zdrową sałateczkę na kocyku z berbery za 600 zł. Czemu ona zrobi zdjęcie z marchewkami? Ja nie mogę, zdjęcie z marchewkami XD, kto tak robi? No czyli nierówno pod sufitem, że no zrobi zdjęcie z marchewką. Co w tym takiego dziwnego? Przecież każdy tak teraz robi. No chyba nie każdy tak robi, tylko takie dziwne laski jak te. No właśnie. Helena nie ma pojęcia o tym, że Klara oszukuje swoich fanów i udaje, że jest inna niż w rzeczywistości. Ej, czemu wyrzucasz to zdrowe jedzenie? Chwila, ona naprawdę sobie zrobiła zdjęcie i do kosza wyrzuciła żarcie. What the actual fuck? Ja się założę, że ona jest jednocześnie jedną z tych osób, która na Instagramie pierdzieli o ochronie środowiska. A dlaczego? Nie dlatego, że tam środowisko ją obchodzi, no zresztą widzimy, dosłownie jedzenie wyrzuca do kosza. Tylko dlatego, że teraz ochrona środowiska jest modna. A teraz już batonika? No wiesz, marchewki były nadgnite, więc musiałam je wyrzucić. Ja już sama nie wiem, co tutaj się dzieje. Klara wcale nie je tego zdrowego jedzenia, tylko udaje do zdjęć. Nie za bardzo wierzę w te jej tłumaczenia. A przecież myślałam, że na zdjęciach pokazuje swoje prawdziwe życie. I to był twój pierwszy błąd, Hela. Zawodniczki szkolnej drużyny siatkarskiej są złe na Klarę, że fałszywie podała się za siatkarkę z reprezentacji. Chcą to z nią wyjaśnić. Mówiłam wam, że mam sławnego Insta i zrobię wam świetną reklamę. A przy okazji nakłamałaś. Przecież mówiłam wam, że mam świetnego Insta i wam zrobię reklamę. Jezu, dlaczego ona nawet tak mówi jak influencer? To jest ohydne, żegać się chce. To mój pierwszy dzień w nowej szkole, jest niesamowicie. Od razu dołączyłam do szkolnej drużyny siatkówki. Dziewczyny są świetne, właśnie zdobyły złoto w rozgrywkach międzyszkolnych, a trener niesamowicie przystojny ciacho. Niebawem wam go pokażę. Co to jest? No przecież o co wam chodzi? Świetna reklama. Tak? A ludzie gratulują ci tego, że dostałaś się do szkolnej reprezentacji. Kasuj to zdjęcie. Nie ma takiej opcji, świetna reklama, na tym korzystacie, dużo lajków, komentarzy. Co nas lajki obchodzą? Kasuj to, bo inaczej pójdziemy do naszego trenera i mu o wszystkim powiemy. Tak. Żałujesz tego. Nie, nie zrobię tego. Tak, zrobisz to i to teraz. Nie, na co czekasz? Klara teraz musi podjąć strasznie ciężką decyzję. Czy wybrać przerąbane życie w szkole, czy dosłownie pieniądze, które teraz płyną z tego Instagrama na jej konto. Ja bym pieniądze wybrał. Ja za bardzo pieniążki kocham. Wy wiecie, że zanim wyślę moje pieniądze montażystom, ja sobie te wszystkie pieniądze w wannie rozsypuję i potem się w nich tak pławię, kąpię się. Już. I mam nadzieję, super, że wiem, że taki sytuacja się już nie powtórzy. Nara. Chodź, idziemy. A Bip, który był świadkiem rozmowy siatkarek z Klarą, chce przekonać swoją dziewczynę, że jej idolka kłamie. No, nie rozumiem, że twoja idolka jest zwykłą kłamczuchą? Przesadzasz. No, przesadzam? Stawiam w netę jakieś niewymyślone rzeczy i ja przesadzam. Ojejku, przecież teraz tak każdy robi. A to jest genialne wytłumaczenie, naprawdę. Ja bym słuchał polskich polityków. Tak, owszem, kradnę, ale on więcej ukradł. I na tym polega cała debata polityczna w Polsce, na najwyższy poziom. Klara nie przejmuje się tym, że siatkarki ze szkolnej drużyny zdemaskowały jej kłamstwo. Nadal kreuje się w internecie i zrobi wszystko, aby być popularną. Jest zaskoczona, widząc w szkole swoją mamę. Wow, czekajcie! Czyli ta pani ze zdjęć to nie jest naprawdę mama Klary? A tam na zdjęciach, nie wiem, Pamela Anderson czy coś? Nie jestem małym dzieckiem, żebyś po mnie przychodziła. Ale byłam ciekawa, jak ci poszło pierwszy dzień w szkole. Czemu jesteś taka zła? Bo dobrze, mamo, wiesz, że jestem źle wychowana i swojej własnej matki się wstydzę.
No bo dobrze wiesz, że nie lubię takich niespodzianek. Nie przesadzaj. Już nigdzie nie możesz się za mną pokazać? Na pewno nie tutaj. Zaczekaj przed szkołą, za chwilę przyjdę. Przyznam wam się szczerze, że nieraz jak byłem w gimnazjum i moja mama się pojawiała w szkole, no ona się często pojawiała w szkole, bo ja rozrabiałem trochę w gimnazjum, to ja też w tamtym okresie wstydziłem się, jak moja mama przychodziła do szkoły. Dzisiaj, po latach, Jezus Maria, ja sam bym się uderzył w twarz za to. To jest absolutnie najgorsza rzecz, której żałuję i polecam wam tego nie robić. Czy to jest mama Klary? No, najwyraźniej. Jezu, ale na zdjęciach jest całkiem inna kobieta. Mówiłem, że coś ciema. Chodź, idziemy z nią pogadać. Przepraszam panią, czy mogę pani zadać pytanie? Słucham. Czy pani jest może mamą Klary? Tak. O, ja jestem Hela, to jest Abib. Razem z Klarą chodzimy do klasy. O, jak miło. Cieszę się, że Klara ma już koleżanki i kolegów. Ja już Klarę dużo wcześniej znam. Jestem fanką jej zdjęć. Jakich zdjęć? Jak się teraz mama dowiedziała, to nagle się okaże, że zabroni Klarze publikować i papa kariera, papa! A ona tylu bezdomnych dokarmiała na Instagramie, mój Boże. No, tych, co publikuje w internecie. Klara publikuje jakieś zdjęcia? No tak. Nic o tym nie wiedziałam. Proszę zobaczyć, tu jest wasz dom, dobra, jej pokój, jadalnia, ogródek. Ale to nie jest nasz dom i to nie jest pokój Klary. Nie? Nie. No co tam, Klara? Jeszcze nie mogę doczekać, co się zaraz wydarzy. To dom naszej byłej sąsiadki. O, ale proszę pani, bo na tych zdjęciach też jest mama Klary i to nie jest pani. Proszę zobaczyć. Co tutaj się dzieje? To nasza sąsiadka. Przepraszam. Tak bardzo się mnie wstydzisz? Nie rozumiem. Dlaczego udajesz, że nasza sąsiadka jest twoją mamą? Twoja koleżanka wszystko mi pokazała. Myślałam, że nigdy się o tym nie dowiesz. To cię usprawiedliwia? Właśnie dobre pytanie. Czy to cię usprawiedliwia, Klara? Ale wysoki sądzie! Ja nie sądziłem przecież, że policja mnie złapie za to morderstwo, no nie? Staramy się z ojcem stworzyć ci najlepszy dom. Dajemy wszystko, co mamy. A ty co robisz? Wstydzisz się tego, co ci dajemy, kim jesteśmy? Mamo, ale to tylko taka ściema dla fanów. To nic nie miało wspólnego z tobą. Dziecko, co ty w ogóle mówisz? Ściema dla fanów, brak mi słów. Ale ja byłam naiwna. Niby wiem, że ludzie oszukują w internecie, ale sama dałam się nabrać na to idealne życie Klary. Plus jest taki, że teraz myślę, że moje życie nie jest wcale takie złe. Przynajmniej jest prawdziwe. Nie, Helena. Plus jest taki, że teraz się dowiedziałaś, że można bardzo łatwo oszukiwać w internecie i powinnaś sama zacząć to robić. Tam są pieniądze, słuchaj, tam dużo pieniędzy jest. No nawet jeżeli nie pieniądze, przecież ty będziesz pływać w produktach kosmetycznych, które firmy będą ci za darmo wysyłać. Ej, sami. Rodzice Klary kazali jej zlikwidować konto w internecie, na którym chwaliła się fikcyjnym życiem. O, to akurat boleśnie, to akurat strasznie boleśnie. W szkole rozniosła się wieść o oszustwach dziewczyny. Helena zrozumiała, że nie warto zazdrościć innym. No nie przeklinaj. Ej, Abib, nie przeklinaj. Przypominam, ja jestem bardzo blisko uruchomienia protokołu rasizm. Putin uses the N-word, I call it the N-word. Dobra, ale pamiętaj, zamieniamy się tymi kanapkami i wrzucamy je do neta. Po co? No bo każda teraz modelka wrzuca sobie nasilanie, więc wiesz, nie mamy co, no strasznie. No ale ty chyba nie jesteś mamą. No dobra. Pycha. O kurczę. Szkoda mi tej Klary, nikt z nią nie gada. No co robisz? Idę z nią pogadać. Yo, Helena, what the fuck? Cały odcinek polegał na tym, że ty masz się z nią nie lubić. Hejka. No hej. Słuchaj, może spadniesz do mnie na weekend, robię grilla. Serio, mogłabym? No, pewnie. Jesteś naprawdę bardzo miła. No właśnie, Klara, może powinnaś spróbować sama, co? No to co, zdzwonimy się, co? To do zobaczenia. Ja muszę naprawdę docenić ten złoty moment. Moment, w którym Klara straciła konto na Instagramie wszystkich followersów i nagle zrozumiała, że w sumie ona nie ma nic do zaoferowania ludziom poza swoimi zdjęciami i nagle nie może sobie przyjaciół znaleźć, no. Uświadomienie sobie tego musiał być naprawdę ciężki moment dla Klary. Alrighty, widzowie! Wow! Koniec odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak zawsze proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama. No i co? Widzimy się za dwa dni w jakimś kolejnym odcinku. Teraz była szkoła, czyli za dwa dni i będzie jakieś dlaczego ja, ukryta prawda, czy cokolwiek dłuższego. Przekonajcie się sami. Do zobaczenia. Da, 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 da!